Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku powiedziałem, że musimy wrócić do tych katakumb tutaj z tymi odpowiednimi narzędziami. Ja nie chciałem już przeciągać tego, przedłużać i po prostu udałem się do tej magiczki, że tak powiem. Zakupiłem te narzędzia i teraz wspólnie możemy sobie wejść teraz z powrotem do tych katakumb. Swoją drogą, ciekawe, czy będą znowu upiory. Nie, to chyba nie było w... Tak, są upiory. A, to jest ciekawe. Wiem, że drugi raz już ich nie będzie. Dobrze, trochę doświadczenia. Chodźcie tu do tatusia. Pięknie. Co ty chamie tu za pleców? Dobra, rozejść się. Elegancja. Czy gdzieś kurwa jedno powinno być, czy wszystkie już zabrałem? Jestem ślepy? Come on, Geralt. Dobra, jestem ślepy. Nie, przepraszam, zebrałem wszystko. Dobra. To będzie w tej krypcie tu. Oczywiście na pewno też nas zaatakują, więc... No właśnie. Ach, kurwa, teraz to jest normalnie elegancko. A się chce walczyć. Pięknie. Czerpię normalnie podwójną radość teraz z tej gry. To miejsce mocy, dobra, skorzystajmy. Warto, warto, zawsze warto, pamiętajcie. Ej, dobra, ale gdzie był ten ziomek teraz? A, chyba aż tu, w tym przejściu. Będą kolejne, kurwa, upiory, tak? No nie, dobra. Zbadaj ciało. Zwłoki są świeże. Ktoś przyniósł. Pominiemy sobie oczywiście te gadki. Geralt, co jest? Ręce. Ramiona. Mocno pocięte przedramiona. Próbował się zasłaniać. Coś tkwi głębiej w kości. Metalowa drzazga. No właśnie, i mamy ciekawe to teraz. Dobra. Dobra, mamy tą drzazgę metalową. Ciekawe, czy ona się pokaże... Tak, kawałek. Przedmiot fabularny. To jest fajne. Dobra, możemy, moi drodzy, już sobie teraz na spokojnie wracać. Także wrócimy już sobie razem. Może jakaś waleczka po drodze. Coś teges. Harpie na pewno będą. Może te nekery w końcu się pojawią, nie? Tam, co wspominałem. Idziemy do Filipy Eilhart. Kurwa, jednak się nie pojawiają. No dobra. Kurwa. Hedweński żołnierz, zobaczcie. Zdechniesz czy nie? No i kto tu zdechnie, kolego? Dobra, już można schować miecz, bo już spali się, kurwa, śmieć. Tu parę oreników. Średnio, kolego, z twojej strony. I na pewno za skarpie będą. O nie. Proszę bardzo, no i dobrze. Dobra, odpalamy nasze turbo. Zwijamy się do Filipy Eilhart. Jak najszybciej się do niej dostać. Dobra. Musimy stąd zejść, tak czy tak. A ty, miła, wierzysz tej dziewczynie? Mm.
Nie, jednak póki... Kurwa, widzicie jak się zamotałem? Tu jest Jorvet. Wróciłem praktycznie w to samo miejsce, kurde. Więc musimy jednak zejść sobie tu. Stamtąd się nie dostaniemy. Dobrze, mamy ten sprint, naprawdę. Ta modyfikacja to jest kurwa, no coś zajebistego, za przeproszeniem, nie? Może tędy będzie szybciej? I tu teraz na górę. Jak przemyślałeś? Dobra. Elegancko. Zapisujemy sobie. Chciałeś o czymś porozmawiać? Znalazłem składnik lekarstwa dla Saski. Pokaż. Interesujące. Ciepło, ale nie gorąco. To tak, jakbym wysłała cię po słońce, a ty dostarczyłbyś mi świeczkę. My potrzebujemy czegoś piorunującego, Geralt. To sen krasnoluda. Skradziony i zaklęty w krysztale. Nadałby się, ale jest za słaby. To znaczy, że w okolicy poza zwykłymi harpiami są też Kelaino. Kelaino? Mhm. Złodziejki snów. Jedyny gatunek harpi, który wykształcił coś na kształt inteligencji. Potrafią zaklinać sen na majaki w górskim krysztale. Wiem, że niegdyś występowały w tym regionie. Kelaino żyją wśród zwykłych harpi. Ich leże powinno być pełne zaklętych snów. Jestem pewien, że któryś będzie wystarczająco potężny. Musiałbyś wejść do gniazda przez kamieniołom. Niestety, brama do jaskini jest zamknięta, a Cecil Burdon nie zechce jej otworzyć. Rozmawiałam z nim na ten temat przy innej okazji. Jest uparty jak osioł. Ale nie możemy się poddać. Życie Saski wisi na włosku. Pozwól mi przesłać pragnienie zawarte w tym śnie. Tylko nie bądź zbyt pochopny w sądach. Czuję. Czyj to sen? Cecila Burdona. W takim razie idę negocjować z nim otworzenie bramy. No i fajnie, i to zajebiste zadanie nam się zaczyna. Rozmawiajmy z Cecilem, nie będzie go łatwo namówić, ale... Oczywiście chodzi o tą bramę, żeby nam udostępnił, otworzył ją w końcu. Panie Cecil. Muszę wejść do gniazda harpii. Nie ma mowy. Wiem już o nich. Gromadzą sny, nawet znalazłem jeden. Ale okazał się za słaby. Muszę znaleźć inny, silniejszy, więc otwórz proszę tę cholerną bramę. Posłuchaj, Wiedźminie. Ja bardzo chcę, żeby Saskia wróciła do zdrowia. No to kurwa, pomóż trochę. Nie mogę zrobić z miasta Luna Parku tuż przed bitwą z Henseltem. Tę bramę zamknął mój dziad. I miał ku temu powody. Wyobraź sobie, że wszyscy mogą swobodnie oglądać te sny. Skojatel, edirńska szlachta, chłopi, krasnoludy. Każdy widzi, co się marzy innym. Zgroza. Mało tego. Wedle legendy najstarsze sny mogą stać się rzeczywistością. Nie chcę koszmarów przemykających się nocą w zaułkach Vergen. Otwórz. Załatwię to szybko. Zachowujesz się jak pijany adorator. Zaczynasz mnie wkurzać. Nie! Znaczy nie. To senne marzenie, które znalazłem, należy do ciebie. Co ty wygadujesz? Mów! Aki kurde zainteresowany. Kłopotliwa przypadłość, ba w twojej sytuacji to wręcz sprawa o znaczeniu politycznym. Ktoś mógłby rzec, że jesteś odszczepieńcem. Reprezentujesz wielowiekową tradycję, powagę urzędu starosty, a teraz, na dodatek, kierujesz przygotowaniami do obrony miasta. Nie ośmielisz się. Naprawdę? Wyobraź sobie brodate oblicza przodków wykute w kamieniu. Będą spoglądały już nie z dumą, ale z potępieniem. Kto wie, może zatrzymasz urząd, ale już zawsze będziesz na językach. A twój siostrzeniec? Biedny dzieciak. Otworzę bramę. Ale szantaż, kurwa, mocno. Ze Skalena, że do końca życia będę trzeźwy jak świnia. I zamierzam dotrzymać słowa. Nie obchodzi mnie wielowiekowa tradycja. Chrzanie, co krasnoludy gadają, ale masz rację. Nie wolno osłabiać morale w Vergen. Musisz pogrzebać tę sprawę. Tajemnica ma umrzeć wraz z tobą. Nigdy nie wypowiedziana. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki, starosto. Życzę wytrwałości w abstynencji. No to mogliśmy się domyśleć, o czym był ten sen, tak?
zabij królową harpii w jej leżu. Także moi drodzy, teraz będziemy mogli sobie zrobić tak jakby dwa zadania za jednym zamachem. Czyli to zlecenie na harpie. Pogonić za magią. No dobra, super fajnie. Tylko ja myślałem, że to będzie ta brama otwarta. Muszę aż sobie zerknąć na mapę teraz. Aha, dobra. No nie, nie chodzi o tą bramę. Wiecie co, ja dojdę sobie już po prostu pod tą bramę i wtedy wznowię nagrywanie. Także widzimy się już za chwilkę. Ja już jestem na miejscu, moi drodzy. To nie chodziło o tamtą bramę, tylko o tą bramę właśnie w wąwozie, która jest, kurczę, zamknięta, tak? Więc mam nadzieję, że tutaj teraz uda mi się zostawić tą pułapkę. Ona ją powinna teraz zabrać, zobaczcie. Poleci... O, zabrała, udało się, widzicie? Patrzcie, ona teraz poleci do gniazda z tą pułapką. Jeśli wszystko dobrze pójdzie. Widzicie? Dobra, postaram się podłożyć drugą pułapkę. Tam już jedno gniazdo wybuchło na wzgórzu. Może ją też zabierze. Zabiera ją. Zabrała. Świetnie. Ciekawe, do którego gniazda poleci? Czy do... Tak, do tego, tu. To jest tak zrobione niby, że ona po prostu zabiera tą pułapkę. No to jest taka przynęta troszkę też, nie? I poleci do swojego gniazda, nie? I wtedy, kurde... Dobra. Nie będę z nim walczył na razie. Chcę, żeby one zabrały tą. Cholera. Dobra, udało się. Jeszcze jedną zostawiamy. Kolejne gniazdo jest wysadzone. Mamy już trzy. Nie pamiętam, kurde, ile ich jest. Cztery chyba. Patrzcie tu. Sprowokować, żeby to zabrały. Nie chcą, kurwa. Bo zabrała któraś to. No chyba któraś to zabrała. Cie co, ja sobie tylko odpalę zlecenie na harpie, żebyśmy widzieli, ile tych gniazd nam jeszcze zostało. A, kurwa, ich jest 7. Dobra. Mam jeszcze, kurwa, tylko jedną pułapkę. Jak to jest możliwe? Jak to jest, kurde, możliwe? Tej nikt nie zabrał. Kurwa mać. Mam za mało tych pułapek. Zabieraj tą pułapkę, ty świnio. No to jest niemożliwe, że naprawdę zabraknie mi jednej pułapki. Dobra, to ubiliśmy. Dobra. Czy możemy ją zabrać? Tak. Moi drodzy, mamy dwie pułapki. Kurwa mać, niedobrze. A jeszcze trzy gniazda. Bardzo źle to wyszło. Muszę skądś zdobyć jeszcze pułapki. W takim razie. Cholera, niedobrze. Dobra, moi drodzy, nie ma na co czekać. Ja robię cięcie, wracam się...
do kowala, wykuć sobie, zrobić pułapki i widzimy się w tym miejscu już za chwilę. No, już jestem na miejscu, moi drodzy. Zorganizowałem sobie pułapki. Teraz trzeba jeszcze jakoś zmusić te harpie, żeby zabrały je właśnie do ich, kurde, swoich gniazd. Mam teraz 8 pułapek. Jeszcze są niby 3 gniazda tylko. No, prawdopodobnie będziemy musieli tutaj sobie troszkę przemedytować. Dobra, udało się. Rozstawię pułapkę. Kurwa, u nas jedna. Ciekawe, czy się zainteresuje w ogóle tą pułapką. Dupa pewnie będzie z tego, właśnie. Zabieraj to. Nie. Nie, to się raczej nie uda. Nie, bo ona jest skupiona na nas w tym momencie. Dobra, będzie trzeba po prostu sobie, jeśli nie będzie już harpi, będzie trzeba sobie przemedytować. I wtedy one na pewno wrócą. One na pewno wrócą wtedy. Zabieramy tą pułapeczkę. Dobra. Medytujemy. Zanim sobie po prostu wejdziemy do tego, do tej jaskini, tam do tego gniazda z tymi Kelajno. To jest fajne zdanie, kurczę. Chciałbym ogarnąć to z tymi harpiami. Dobra. Chodź tu. Magia lub niebezpieczeństwo. Zabieraj to. Kurwa, nie chcę zabierać tych pułapek, nie? Dobra, pokazały się już wszystkie znowu. Może któraś się kurwa skusi, jebana. Za przeproszeniem. Cholera jasna. Trochę wkurwiające to zadanie, nie? Znowu kurde odleciały i to jest tak... Ech. Ale to jest męczące. Znaczy męczące, nie męczące, tylko... irytuje to strasznie, kurwa mać. Ona... Stawimy tu kolejną pułapkę, która się kurwa skusi na jedną. O, udało się, tam zabrała pułapkę. Po prostu jeśli ja jestem w pobliżu, to one się skupiają na mnie, nie? A nie na tych pułapkach. Wydaje mi się, że zabrała. Zaraz powinno nam pokazać się, że... Nie. Jednak ona po prostu odleciała. Kurwa mać, o co tu chodzi? Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy też mieliście taki problem podczas wykonywania tego zadania. No, według mnie jest to, kurde, naprawdę dziwne, nie? Nie, pułapka leży. Dziwne, naprawdę dziwne. O co tu chodzi? Dobra, a wiecie co? Ja kurwa po prostu porozkładam tych pułapek trochę. Tu może... Najwyżej je później pozbieramy z powrotem. Zabieraj tą pułapkę. Nie, ona w ogóle jej nie chce wziąć. No, cały czas już tutaj...
Chyba nie rozumiem. Nie. Całkowicie nie są zaangażowane jakby. Dobra, robimy to inaczej. Koniec, ja je teraz pokonam. Zbieram to, co moje. Bo to jest, kurde, tak irytujące już i tak bez sensu. Troszkę, kurwa, to się jakby, nie wiem, czy to się buguje, czy... Czy jest na to jakiś po prostu sposób? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc. No z tymi, kurwa, czterema niby się udało, nie? I to całkiem szybko. Myślałem wcześniej, że trzeba to podkładać może w miejscach, gdzie są gniazda jakoś bezpośrednio pod... No i, a ta pułapka gdzie, kurwa? Wcięło ją? Widzicie? Nie zabrały jej, a kurwa nie ma tej pułapki. Też jest pojebane, nie? Straciliśmy w tym momencie pułapkę i nic z tego nie wyszło. A nie, zobaczcie, ona jest tu, po prostu jej nie widać. Ech... Dobra, robimy tak, że... Ja sobie stąd wychodzę. Całkowicie tak jakby z tego kanionu. Przemedytujemy sobie dość dłużej. Do takiego momentu, gdzie one wtedy na przykład pokazują się całkowicie wszystkie, nie? I zobaczymy, jaki będzie tego efekt. No, jeśli mieliście ten sam problem, to przy okazji możecie zobaczyć sobie u mnie na odcinku teraz, że nie byliście z tym sami. No, a przemedytuję tak sobie, kurwa, naprawdę dość sporo. Nie wiem, czy to robi coś, czy nie. Wiem, że jak sobie farmiłem te pióra, harpy i tak dalej na handel, żeby zebrać kasę na ten nasz ekwipunek, wiem, że one nie zawsze się odradzały tak jakby po tej pierwszej medytacji. Nie, ja musiałem czekać bardzo długo. W ogóle wychodzić nie, ja musiałem z tego jakby kanionu, tak? Zdychaj. O kurwa! Jakim cudem ona mnie... I znowu dupa z tego jest, nie? Zabieraj tę pułapkę. O. Nie. Nie, moi drodzy, jeśli za chwilę mi się to nie uda, to po prostu ja zrobię cięcie. Będę wznawiał nagrywanie, jak zauważę, że one naprawdę zbierają te pułapki. I kurde, coś z tego będzie, bo inaczej będzie to nudne. Nudne będzie to i będzie się na pewno się niecierpliwić już na odcinku. Ach, sam bym się niecierpliwił. Ale widzicie, to nie zależy ode mnie. Ładna pułapeczka, zabieraj to. Dalej nic. Dalej nic, moi drodzy. Ja w ogóle się zastanawiam nad tym, czy tych pułapek nie rozłożyć wcześniej, później sobie przemedytować. Może jest to jakiś sposób na to. Tak zrobimy. Dobra, ja robię teraz cięcie, bo to jest całkowicie bez sensu, moi drodzy. Także widzimy się już za chwilkę. Moi drodzy, ja już jestem teraz z powrotem przed tą bramą tu. I mam wrażenie, że... Gdzieś zrobiłem błąd. Nie wiem, czy przypadkiem w tym tutaj miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, nie było właśnie tylko czterech gniazd, a czy tych, kurczę, trzech pozostałych gniazd nie ma tam przypadkiem w środku. Tak mi coś zaczyna to świtać w głowie. Sprawdźmy to, kurde, no bo... Inaczej nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć. Jeszcze sprawdzę sobie... Aha, tego kufra my tutaj mogliśmy otworzyć dopiero później chyba. Tak. Klucz. I ten klucz chyba my zdobędziemy tam w środku, tego co kojarzę. Albo nie. Podczas robienia jeszcze jednego zadania. Coś takiego. Zresztą nie uprzedzajmy faktów. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra.
zaraza. Kurde. Ciekawe, czy zbiorą pułapkę. To są takie lajno, to może nie. Podleciały. Nie, pułapki nie zabrały. Dobra, a może tak w ogóle ja bym sobie wypił jakieś eliksiry, a nie tak całkowicie na... Jaskółkę wypijemy sobie i, moi drodzy, wypijemy sobie oczywiście puszczyka. Gera dotarł od szczoła. Dobra. Rzucimy sobie jeszcze coś na miecz. Jakiś może... Coś my tutaj mamy. Może po prostu osełkę zwykłą. Mamy ich dużo. Daje nam 20% obrażeń do miecza, także używam tego stanowczo za... Za mało. Bierzcie, kurwa, to! Ale to są twardsze. Dobra. Spoko. Pułapeczkę zabieramy. Może to nie w tym miejscu. Są teraz harpie, tak? Tak, zobaczcie. Jednak to był po prostu zwyczajny mój błąd. Zobaczcie, tu było gniazdo. Świetnie. Czyli tak naprawdę, nie zaczynając tego zadania z tymi harpiami Helaino. Jedwańska skórzana zbroja zdobyliśmy. Nie bylibyśmy w stanie w ogóle skończyć tego zadania zlecenie na harpie, także... No, kurde, spoko. Dobra, mój błąd, moi drodzy, wybaczcie. Ale jeśli też ktoś przypadkiem nie mógł znaleźć albo zrobić na początku już jakby... tego zadania... Kurwa. To weźmie pułapkę stąd. Czy stąd nie? Tak. Ha! Pięknie. No, gdzieś w którymś miejscu już wybuchło kolejne gniazdo. O, ale tu można spać na łeb, nie? Zostało nam jeszcze jedno. Że jeszcze nas tutaj... Mamy już jeden z tych snów. Tego, co widzę. Wolałbym, żeby nas zaatakowały zaraz gdzieś harpie. Jest, dobra. Będziemy mieli to już z głowy, właśnie. Dobra, świetnie. Zabrała. Zajebiście. Za chwilę będziemy mieli to zadanie. Zlecenie na harpie. No i zajebiście, moi drodzy. Fajnie. Okej. Okay. Pogoń za magią, przeszukaj jaskinie. Przerzucamy sobie teraz to zadanie. O kurwa. A już Kalajno przyleciały, się wkurwiły. Nowy poziom, świetnie. To zabraliśmy, tak? Dobra. Zapisuję sobie od razu tą gierkę. No, a może sobie od razu wykorzystajmy nasze talenty? Dlaczego nie? Dlaczego nie, moi drodzy?
Zmysł walki. Tak, właśnie, dążę do tego. A jednak będziemy mogli mutować. Ja już się bałem, że nie. Generowanie adrenaliny czasami miecza plus 10. Pójdziemy sobie całkowicie w tą szermierkę teraz. Tak. Teraz tu wrzucimy sobie mutagen, moi drodzy. Wow, co my mamy tu za mutageny? Zobaczcie. Jest cała lista tych mutagenów. Zbroja. Art Igni plus 5, nieźle. Niższy mutagen efektów krytycznych, ten na pewno zastosujemy sobie. A nie, tu jest mutagen efektów krytycznych. No, no to kurwa nieźle. No, niezłe nazbieraliśmy. Także na pewno bierzemy sobie... Gdzie on jest? Tutaj. Mutagen efektów krytycznych. Spacja, mutuj. Nieźle. Tu możemy sobie wrzucić... Na przykład, nie wiem, żywotność. To jest jeszcze spoko. Mutagen zasięgu. Zasięg znaku Art, zasięg znaku Igni. Też bardzo fajny mutagen. Ale mamy efektów krytycznych jeszcze 3. Także kurwa. To by było całkiem spoko. A ta żywotność w sumie ja wiem. Żywotność plus 5. Premia do obrażeń od znaków 1. Jeszcze raz sobie tylko... Chyba ten jest, kurde, taki najsensowniejszy, nie? Dobra, wrzucimy sobie jeszcze raz te efekty krytyczne. Wrzucimy sobie tutaj, proszę bardzo. No i tu zostaje nam trzeci, ale może jeszcze wpadnie jakiś lepszy mutagen, coś w tym stylu. Nie będę tutaj jakby pospieszał faktów. Chyba musimy tutaj zeskoczyć. Fajnie. Dokąd my teraz musimy iść, kurwa? Dokąd my teraz musimy iść? Tu chyba, tak. Aha, czy to jest pozostałość po tej harpii, która wysadziła gniazdo? Oko. A będziemy mogli sobie oglądać zaraz te sny, ale... Szukajmy sobie jeszcze... Pozostałą część jakby. Tak. Widzicie, jest czerwony. No, już wiedziałem, że się zaraz pojawią. Zobaczcie, i mamy teraz ten dodatkowy pasek, o którym wspominałem, że chciałem nauczyć się tej umiejętności. Jeśli on dojdzie do końca, to będziemy mieli taki masowy atak kończący, nie? Zbieramy. Dobra, ten czerwony zebraliśmy. Tam chyba jeszcze była jedna ścieżka w drugą stronę. Mi się coś kojarzy. Tutaj chyba jeszcze mogliśmy iść. Tak. Znowu kedweńska zbroja i oreniki. Jest kolejny sen. Nie wiem, czy to już wszystkie. Chyba wszystkie. O kurwa. Wow, ale my teraz tu dopadły. Ciekawe, czy to już wszystkie. Nie pamiętam, ile ich było naprawdę. To było tak dawno temu. W każdym razie mamy już 3 sztuki. Myślisz jeszcze w tą stronę? Nie wiem, czy my tu byliśmy, czy nie byliśmy, ale... A, jest jeszcze jeden. No wiadomo. Za każdym razem kolejne nas zaatakują, bo są po prostu wkurwione, że im zabieramy.
kurwa, lać. Prawie było po mnie. Dobra. No teraz chyba już będziemy mieli wszystko, moi drodzy. Teraz będziemy sobie te sny oglądać za chwilkę. Tak, my stąd przyszliśmy, więc to już by było chyba na tyle. Dokładnie. Możemy teraz obejrzeć te sny. Chwilkę to potrwa, no ale musimy to zrobić. Jeszcze jeden. Aha. Ostro. Oto głowa króla. Zaniesiesz ją Shili, wiesz gdzie? Proszę bardzo. Dalsze rozkazy. Strasznie ciężka. Mam z tym iść przez las? Trudno będzie miecza dobyć. Pójdziesz bez broni, w normalnym odzieniu. Postaraj się, by nikt cię nie zobaczył. A jak kto zapyta, niesiesz wiedźmie kapustę. Przecież widać ją na mile i czuć odstęp. Muszę znaleźć jakiś gruby worek. Nie marudź. Szkoda czasu. Niezły sen nam się trafił. Wow. Sen Leto. Zajebiście. Kurwa. O, ale się odjebało teraz. Patrzcie, to ile ich jest. Szkoda, że tam nie mam tego paska naładowanego. A może za chwilę się uda naładować na nich. Mielibyście okazję zobaczyć, jak kurwa fajnie wygląda, ale wątpię. Otóż, kurwa, zaraz będzie po mnie, nie? Ja pierdolę. No kurwa, muszę spierdalać, bo jest grubo. Gdzie one są? One już nie przylecą? Znaczy wątpię. A, jest. Zobaczcie, teraz możemy nacisnąć X. Tylko chciałbym, żeby one tu kurwa wszystkie przyleciały. To by było fajny efekt by tu był. Patrzcie, akurat zostały w 3. Nie, więcej. No dobrze, super, tylko że jest po mnie. A moi drodzy, ja naciskałem X i nic się nie stało. Nie wiem dlaczego. I nie wiem dlaczego. Może mam coś w... nie tak w skrótach klawiszowych, to by było ciekawe. No, na pewno będzie jeszcze nie raz okazja wam to pokazać, ale... troszkę mnie to dziwi. Chodźcie tu. Użyć troszkę petard. Dobra, wykończyłem ich. Zobaczycie to innym razem, ale... no kurwa, nie wiem dlaczego to nie zadziałało. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. A szkoda. Mielibyście już okazję to zobaczyć, no ale... ten pasek, po prostu te naładowanie tego paska, ono nam zostanie. Cały czas to nie jest tak, że... coś na zasadzie punktów, tak jakby, nie wiem, adrenaliny czy coś, że to będzie w końcu spadać. To powinno nam raczej już zostać. Dobra, srebrny kryształ, oglądamy. Nabokow, są coraz bliżej! Nie mogą mnie dogonić! Do warsztatu!
tam nigdy tego nie znajdą. Po moim trupie, kurwie syny! Nie zgłębicie tajemnic mistrza Baltimora! Już niedaleko. Sen Baltimora to też będzie dodatkowe zadanie. Dobra. Oglądamy zielony kryształ. Pignać pani, jak elfka. Chodźże do mnie, pochędożym se w stodole. Alem trafił, a miałem z innymi w kości pograć. Też ich zawołaj, będzie ubaw. Aha. Jakiemuś chłopu się śniło, że se po prostu pochędoży Saskię w stodole, tak? Ach, kurwa, fantazje. Zobaczcie, sen smoka. Ale akcja. No i został nam jeszcze jeden, ostatni. I odwet. Tak. Eset maon. Taleste impedone. Iluren met ilurien. Feredain ol damas. Dużo się nie dowiedzieliśmy. Dobra, no to już chyba wszystko, nie? Mam nadzieję, że nie pominęliśmy żadnego kryształu. Dostaliśmy kolejny poziom. Ej, ostro. Znać Vergen Dom Baltimora. Dlatego będę musiał, tak jak powiedziałem wcześniej, niedługo... znaczy, ja już mówiłem wcześniej, że... Ja uważam, że jest to fajne, że rozwiniemy w pełni tego Geralta, żeby wam naprawdę pokazać, co jest do czego tak naprawdę. Ale niedługo może sobie już zmienię to po prostu na, nie wiem, jeden talent bądź coś takiego, bo żebyśmy nie mieli tego aż za szybko, także że pójdziemy sobie teraz w znaki. Mamy wigor plus jeden. Tutaj jest co? Znak akcji. Dobra, zrobimy sobie ten wigor. Tu mamy akcji. Co to jest to? Moc znaków plus jeden. Zróbmy sobie moc znaków plus jeden, moi drodzy. I myślę, że ten art sobie zrobimy. Dlaczego? W sumie jest w co inwestować te znaki, kurwa. Zanim my go tak naprawdę do końca rozwiniemy, to moi drodzy, jeszcze potrzeba ho, ho, ho i więcej. Także, dobra. Koszmar Baltimora właśnie, wskoczyło nam zadanie. Zobaczmy, czy jeszcze coś nam tutaj dojdzie. Udaje się do Stenisa po królewską krew. Gdzie jest Triss? Wieczna bitwa. Kwestia życia śmierci. Zdobądź róże pamięci, no to wiadomo. Odbierz nagrodę. Rozmawiaj z Jaskrem. Zlecenie na królową Harpi. Odbierz nagrodę. Zabójcy królów. Symbole nienawiści. Zaczekaj na rozwój wypadków. Dobra. Spoko. Wykonaliśmy, moi drodzy, to wszystko, co powinniśmy wykonać. Teraz nie pozostaje nic innego. Tylko wracać. Wracać po nagrodę. Bardzo fajnie. A tu było to wejście, tak. No, jestem ciekaw w ogóle, jak podobało wam się to zadanie. Ja uważam, że takie naprawdę, kurwa, dosyć ciekawe, nie? Dosyć ciekawe, dosyć fajnie jest napisany scenariusz do tego zadania.
te sny, z których możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, to, że pozbyliśmy się tych Kelajno, w ogóle sama idea tych harpii Kelajno jest ciekawa, one nie występowały nigdzie wcześniej. Myślę, że to jest jedno takie, no, z ciekawszych zadań, kurczę, nie? Kurwa, proszę bardzo. Jak one tutaj po prostu są zielone, to chyba działa efekt zatrucia zwyczajnie na nie. Dobra, wychodzimy. Teraz już ciekawe, jak to będzie z tymi harpiami. Czy oni będą też tak pokazywać teraz tu często, czy już nie aż tak, nie? To też jest ciekawa sprawa, nie? Dobra, odejdziemy sobie, moi drodzy. Myślę, że tutaj teraz na górę. Idziemy sobie do Cecila. Trzeba z nim pogadać, nie? Trzeba odebrać nagrodę. Na pewno będzie zadowolony, że pozbył się tego problemu i no, będzie mógł jakąś tam swoją wstydliwą historię ukrywać. No, miał chyba jakieś problemy z chlaniem, z tego co widać. Na jego stanowisku tak średnia sprawa, nie? Zobaczymy zaraz zresztą, co nam powie. Ale myślę, moi drodzy, że tak czy tak powoli będziemy sobie kończyć w tym odcinku. Fajne zadanie. Troszkę szkoda, że tak zmarnowałem czas na tą pierwszą część, znaczy w sumie na to pierwsze zdanie, czyli zlecenie na harpie ogólnie, na zniszczenie tych gniazd. Tylko i wyłącznie była to moja wina, dlatego że, jak widzieliście, jednak reszta gniazd była wewnątrz, a ja po prostu myślałem, że one nie chcą zabrać tych naszych łapek i że coś po prostu poszło nie tak. Niestety, była to ewidentnie moja wina. Moi drodzy, myślę, że dokończymy sobie już w kolejnym odcinku. Fajnieśmy sobie, kurwa, teraz pod Expedii, jednak 3 talenty, moi drodzy, to robią robotę. Naprawdę robią robotę. Także świetna sprawa. Dobra, życzę wam miłego dzionka. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Trzymajcie się i cześć!